Witaj, Roman Turkowski z tej strony. Za moment pokażę Ci proste case study, jak zmienić, jak odmienić stronę fanpage na Facebooku, jak dodać aplikację i jakie czynności wykonać, by przeprowadzić darmową mini kampanię na Facebooku wśród znajomych. Te czynności, które tutaj opiszę, ich celem jest zbudowanie takiego fundamentu dla Twoich przyszłych działań. Akurat w przypadku strony fanpage Oświecony Kochanek moje działania przyniosły zdecydowanie słabszy efekt niż ten, którego się spodziewałem, choć wynika to akurat w tym przypadku ze specyfiki tej konkretnej branży oraz z braku czasu na dokładniejsze przygotowanie. Pamiętaj, by najpierw wykonać podstawowe czynności, przygotować swoją stronę fanpage do działania, a dopiero później możesz przesyłać ruch na stronę fanpage. Od razu jedna taka uwaga. W momencie, kiedy zaczynasz tworzyć i chcesz wykorzystać Facebooka, pamiętaj o tym, że działanie tylko i wyłącznie na Facebooku to mało. Musisz budować całą sieć, która będzie wzmacniać efekt. Czyli warto jest stworzyć bloga, wybrać autoresponder i do tego dodać Facebooka. Tak, by te trzy elementy działały razem i wzmacniały się. Przejdźmy zatem do case study na temat strony fanpage Oświecony Kochanek oraz mini kampanii na Facebooku. Tak wygląda zakładka powitalna, ten tak zwany landing tab na stronie Oświecony Kochanek w tej chwili, czyli zanim zacząłem tutaj pracę nad tą stroną fanpage. To jest tak zwany case study i pokażę Ci od początku do końca, co uda mi się zrobić w przeciągu paru dni. Pokażę Ci także mniej więcej, krok po kroku, co robiłem, by odmienić tego fanpage'a oraz by uzyskać efekt końcowy. Pierwszy krok to dodanie nowej aplikacji do tej strony fanpage. Tą aplikacją jest Static HTML iframe tabs. Tak więc na pasku wyszukiwania wpiszę tutaj Static HTML. Domyślnie podpowiedziało mi tutaj aplikację Static HTML for Pages. Ja jednak chcę tą drugą aplikację, czyli Static HTML iframe tabs. Przejdź do aplikacji. Dodaj Static HTML iframe tabs. Dodaj aplikację do Oświecony Kochanek. Dodaj aplikację Static HTML iframe tabs. Aplikacja została dodana. Teraz tutaj, jak widzisz, jest już ta aplikacja dodana, to jest ta gwiazdka, to jest ikonka tej aplikacji. Przejdę teraz, pokaż wszystko, czyli przejdę do panelu administracyjnego tej strony fanpage. Przejdę na zakładkę aplikacje. W tym miejscu jest Static HTML iframe tabs. Kliknę edytuj ustawienia. Zmienię od razu nazwę tej zakładki. Witaj. Zapisz. OK. Wrócę teraz na stronę i przejdę na zakładkę Witaj. Witaj. Kliknę jeden raz tutaj przycisk. O, w międzyczasie ktoś zaprosił mnie do znajomych. Spójrz, tutaj mamy powyżej kod, możemy użyć tutaj HTML, CSS lub JavaScript oraz poniżej mamy drugie okienko, gdzie także możemy wpisać tego typu kod. Ta strona tutaj powyżej to jest strona dostępna dla wszystkich. Jeżeli chcesz mieć stronę dostępną tylko i wyłącznie dla fanów, wprowadź kod tutaj poniżej. W tej chwili zatrzymam wideo, przekopiuję. Na chwilę teraz zatrzymam wideo i otworzę folder, w którym mam grafiki dla tej strony fanpage Oświecony Kochanek. Teraz pokażę Ci pliki, które mam przygotowane jako grafiki. To był w ogóle pierwszy koncept dla grafiki profilowej. Jednak po rozmowie z brunetem uznał, że nie jest ona zbyt dobra. To jest kolejny projekt. Poniżej logo Oświecony Kochanek i powyżej zdjęcie, które bazowo było zdjęciem profilowym. Zresztą tutaj je w tej chwili po lewej stronie widać. I jak widzisz, jest to pewna przeróbka tego zdjęcia.
Tutaj od razu zrobiliśmy okładkę dla poradnika Najlepsza pozycja seksualna. Swoją drogą bardzo fajny poradnik, jakiś czas temu go czytałem. Zrobiliśmy okładkę z tego względu, by można było zrobić ładną wizualizację strony dla niefanów. Ta strona wygląda w taki sposób, czyli jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jeżeli chcesz wiedzieć, jak budować świetne, intymne relacje, kliknij polub tę stronę, a dostaniesz poradnik. I jak widzisz, najpierw musieliśmy stworzyć okładkę. Ostatecznie ta okładka była trochę ciemniejsza po sugestii bruneta. I tak oto powstała właśnie ta wizualizacja okładki. Tutaj zresztą widać grafikę już tej poprawionej okładki. Tak wygląda poprawiona grafika profilowa dla oświeconego kochanka. Bardzo fajny efekt tutaj udało się uzyskać, taki jak gdyby 3D, taki trochę jakby to było pod kątem. Prawie że jak w kinie czy w jakimś teatrze. Przynajmniej ja to tak odbieram. Poniżej logo i adres strony. Bardzo fajnie to jest zrobione. Moim zdaniem naprawdę warto wykorzystać całą wielkość grafiki profilowej, by przekazać jak najwięcej też takich wartościowych informacji. Zresztą zobaczysz już wkrótce, jak tylko dodam tę grafikę jako grafikę profilową, jak zmieni ona tę stronę fanpage. No i tutaj dalej dwie testowe grafiki dla strony dla fanów. To była pierwsza grafika. Tutaj już jest grafika po delikatnych poprawach. Możliwe, że jeszcze ją poprawimy, jeszcze ją zmienimy. I tutaj, jak widzisz, jest grafika obiecany poradnik. Wytnę ten fragment z tej grafiki i wkleję go jako link graficzny do tego poradnika, a poniżej, jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł zapisać się na listę. W tej chwili jeszcze nie mam tych plików, tych grafik wrzuconych na serwer. Za moment wrzucę je na serwer. Oczywiście nie będę pokazywać Tobie, jak kopiuję pliki na serwer, bo nie ma to najmniejszego sensu. Jednak po przygotowaniu grafik musisz je umieścić na serwerze. Jedyna grafika, którą możesz normalnie załadować na stronę fanpage w przypadku konkretnie tej aplikacji, to jest grafika profilowa i zrobię to za moment. Przesunę troszkę ekran poniżej, ten folder poniżej. Skopiuję link do tego folderu. To jest taki wygodny, szybki sposób, by dostać się do folderu, w którym znajduje się plik. Przejdę z powrotem tutaj na stronę fanpage, kliknę na grafikę zmień zdjęcie, wybiorę dodaj obraz zapisany w komputerze, przeglądaj. Tutaj nazwa pliku, wkleję ten adres, który skopiowałem, kliknę otwórz i jak widzisz otwarty mam teraz folder, w którym znajdują się te grafiki oświecony kochanek. Spojrzę jaką nazwę ma ta grafika, IMG 334, ok, IMG 334, otwórz i teraz ta grafika jest ładowana. Czasami jest tak, że na Facebooku w trakcie ładowania grafik następuje coś na kształt jakiegoś zacięcia i masz wrażenie, jakby ta grafika długi czas się ładowała, ładowała, ładowała i nie byłoby żadnego efektu. Poczekaj trochę i po prostu odśwież stronę lub wejdź jeszcze raz na stronę, grafika powinna być załadowana. Jak widzisz, ta grafika została załadowana. Możesz wybrać tutaj miniaturę. Co ciekawe, miniatura będzie prostokątna. Nie ma tutaj możliwości zrobienia zbliżeń czy oddaleń. Dlatego na tej grafice warto dać jakiś charakterystyczny element dla Twojej strony fanpage, czy dla Twojej firmy, czy przedsięwzięcia, który przy tej miniaturze będzie mieścił się właśnie w tym okienku. Tutaj powiedzmy ustawię jako tą miniaturę, jako awatara, ten obraz kobiety, która tak leży, czyli to logo oświeconego kochanka. I myślę, że to będzie dość charakterystyczne. Choć można by tutaj jeszcze pokusić się o to, by w jakimś miejscu dodać coś bardziej charakterystycznego niż ta grafika. Choć myślę, że nie ma takiej potrzeby. Myślę, że będzie to dość łatwo rozpoznawalne w całym strumieniu wiadomości. Od jakiegoś czasu, plus minus od miesiąca, przynajmniej w tej chwili, gdy to nagrywam, jest też opcja Scale to Fit, czyli skaluj, by dopasować obrazek do wielkości tej miniatury, przy czym obrazek najlepiej, gdyby był kwadratowy,
Wtedy idealnie by został zeskalowany do wielkości tutaj miniatury. No niestety, jeżeli chcesz mieć fajną, efektywną grafikę profilową, to powinna ona być prostokątna. Zapisz. Sprawdźmy, czy wszystko zostało poprawnie zapisane. Jak widzisz, grafika profilowa wygląda całkiem fajnie. Przejdę teraz na tablicę, by spojrzeć, jak wygląda ta miniatura. Spójrzmy. Całkiem ładnie wygląda ta miniatura. Jak dla mnie super. Teraz zatrzymam to wideo. Prześlę pliki graficzne, te pozostałe, na serwer. Wykorzystam do tego program FileZilla. Na temat przesyłania plików, na temat przesyłania plików na serwer i tak dalej, na temat ogólnie hostingu jest specjalny kurs, mój darmowy kurs, teraz hosting.pl, i tam możesz znaleźć kursy, jak to wszystko zrobić technicznie, więc nie będę teraz tutaj przynudzał, bo pewnie wiele osób, które to ogląda, wie, jak to zrobić. Tak więc zatrzymuję i za moment wracam już z linkami do plików. No to już jestem. W międzyczasie też wyciąłem fragment tej drugiej grafiki już dla fanów, by stworzyć grafikę, która będzie linkiem. Oraz od razu zedytowałem plik bonusu i teraz, jak widać, jest tutaj troszkę więcej plików. To był bazowy plik, ta najlepsza pozycja seksualna. Zwykły PDF. Teraz tutaj już jest PDF z dodaną okładką. Jak już coś robić, to tak, by to dobrze wyglądało. Przejdę na zakładkę Witaj. Dodam tutaj link do grafiki. Mogłem dać to jako grafikę tła, ale nie ma aż takiej potrzeby. Więc to będzie img. src równa się http peromantorkowski. PL łamane przez oswiecony kochanek PL łamane przez fan JPG. Może nawet pokuszę się o to, by dodać tutaj tytuł dla tej grafiki. Zostań oświeconym kochankiem. Sprawdźmy. Aha, tutaj widzę, że jak widzisz, ten edytor ma kolorowanie składni i na czerwono jest tutaj fragment zaznaczony, który ma błąd. Błąd wynika z tego, że nie dodałem tutaj znaku cudzysłów, gdyż każdy z tych parametrów musi być w cudzysłowie. To jest tag img, tu jest adres źródła tego obrazka, tutaj jest tytuł. I tak wygląda tak do grafiki. Sprawdźmy, czy dobrze to przygotowałem i czy link jest dobry. Zapisałem, zobaczę grafikę jako nie fan i spójrz, faktycznie jest ta grafika tutaj. Ale widzę, że popełniłem błąd, bo grafikę, którą podałem, to jest grafika dla fanów, a nie grafika dla nie fanów. Mój błąd. Co ciekawe, spójrz, teraz jak ktoś tu przesunie kursor, to wyświetli mu się ten komunikat tytułowy. Zostań oświeconym kochankiem. Fajny mały barier. Wróćmy jeszcze raz tutaj do edytora. Kliknę więc na zakładkę. W momencie, kiedy chcesz zobaczyć efekt, jaki jest na twojej stronie, w przypadku wielu aplikacji najlepiej logować się z innego konta, gdyż ten efekt będzie tam najlepiej widoczny. Przekleję ten link poniżej. Kopiuj, wklej. Poprawię tutaj grafikę z fan na nie fan. Oczywiście tak grafikę poprawiam, ponieważ ja taką grafikę dodałem o takiej nazwie pod tym adresem. To nie jest tak, że sobie nazwę zmieniam i grafika sama się zmienia. Spójrzmy jako nie fan. Teraz już to wygląda tak, jak wyglądać powinno. No niestety tutaj jest dodawany praktycznie zawsze słówek w przypadku tej aplikacji. Dlatego musisz zaznaczyć opcję
No scroll bars. I zapiszę ponownie. Teraz na moment za... Przejdę teraz na moją stronę fanpage, sekrety fanpage. Nie chcę mi się kopiować kodu. Nie chcę mi się pisać kodu od zera. Tak więc skopiuję sobie kod, który mam tutaj na sekrety fanpage. Na zakładce witaj. I dalej zmodyfikuję ten kod, by dostosować go do własnych potrzeb. Ctrl C. W zasadzie mogłem otworzyć tę zakładkę, tę stronę fanpage w nowej karcie. Mój błąd. Oświecony kochanek, produkt, usługa. Ja bym to raczej zmienił na stronę internetową, o czym jeszcze muszę pogadać z brunetem. Wracam tutaj na zakładkę witaj. To, co teraz robię, to jest praca typowo techniczna w kodzie, więc prawdopodobnie, jeżeli nie masz zielonego pojęcia na temat takiego kodu, to nie będziesz wiedzieć, co i jak tutaj zrobić i co z czego wynika. I nawet nie ma za bardzo sensu tłumaczenie, co i jak i dlaczego. Z tego względu, że... O, oczywiście widzę, że jak już problemy, to problemy na całego... Pokaż mi całość. Z tego linku, co miałem tutaj powyżej, skopiuję tylko adres tej strony fan i wezmę... Ten adres, ten link, resztę skasuję. Tutaj w kodzie tła podmienię grafikę. I teraz kliknę zapisz, jednak to będzie totalny miszmasz, ale pokażę Ci, jak to wygląda. Podmieniłem stronę i już jest prawie wszystko idealnie. Mam tu nawet formularz, który prawie jest w tym samym miejscu, co ten formularz znajdujący się na tej grafice, więc troszkę go przemieszczę. Troszkę w dół i w lewo muszę go przemieścić. Jak widzisz, mam tutaj trochę inny przycisk zapisu. Jednak powiem szczerze, nie bardzo chce mi się bawić, by dodać konkretnie taki graficzny przycisk, dlatego nie robię tego. I ta różnica nie jest aż tak diametralna, a ten żółty jest dość widoczny, w większości przeglądarek wygląda tak samo, więc z mojego punktu widzenia nawet nie bardzo jest sens, by tutaj dużo grzebać. W dół muszę obniżyć to o jakieś 3 piksele i w lewo o jakieś 5 pikseli. Grafika już znajduje się w miejscu, w którym powinna. Formularz też już jest tutaj uruchomiony. W tej chwili mam jeszcze do zrobienia parę rzeczy. Pierwsza sprawa to, jako że wkleiłem tutaj gotowy kod, taki wkleiłem gotowca z innej strony, muszę podmienić numer implebota w tym formularzu, który tutaj się znajduje, bo osoby, które zapisywać będą się na tę listę, zapisywały się na listę oświecony kochanek. Tak więc przejdę teraz na implebota.